No witam. Ahoj, żeglarze. Czy coś tam, dziki zachód. Okej, rozpoczynamy, kontynuujemy sobie kampanię. Kampanię standardową, Turmoil. Ostatnio rozwaliliśmy naszych rywali. Od razu idziemy na aukcję terenu, bez dłuższego gadania. Patrzcie, wyciągnąłem 50, oni mieli jakieś gówno. Kurczę, może tu bym poszedł? Tu mi się tak podoba. Tutaj? Tu coś czuję, że będzie żyła złota. Dobra, czy my chcemy zakupić jakieś upgrade? No z chęcią chciałbym. Na przykład te odnogi zrobić. Ale to poczekamy. Albo może ulepszymy sobie silos. Zróbmy tak, ulepszymy silos. I chyba więcej nie chcę wydawać pieniędzy. Napiszcie proszę, jak słychać, bo ja cały czas kombinuję. Kombinuję z głośnością. Czy wszystko dobrze słychać? Dobra, dajmy 3 chłopków od razu. Do czerwca znowu mamy czas. 6 miesięcy, dobra. Nie mam jeszcze opcji przyspieszenia. Później będzie taka opcja, że będzie można to po prostu przyspieszyć. Ale czekamy. O, ceny w prawej tej są beznadziejne. Chwila, kasznę. Dobra. Okej, chłop znalazł. Od razu stawiamy sobie odwiertnię. Kupujemy parę koni. Kupujemy parę koni. I może tak? O, dokopaliśmy się. O, zajebiście, patrzcie, na styk. Tu mamy kolejne. Musimy postawić zbiornik, bo to nam się nie opyla sprzedawać. Nie ma opcji. Nie wiem, jakie to złoże jest duże, niestety. Nie mogę kolejnej odnogi dać, nieważne. Ale chillujemy. Chillera utopia. Czekamy, chociaż już tutaj pogrubię tą rurę. W sumie możecie sprzedawać już po tej cenie. To już jest dobra cena. 3 konie, zaprzęg i jazda. Pędzą konie po betonie. Za 1 dolara? Jak najbardziej jestem za. Jestem skłonny. Jestem za, a nawet przeciw. Oj, chyba kolejny koń będzie potrzebny, czy nie? Czy dadzą radę? A dokupię. Dobra, tu jest zajebista cena. Od razu sobie walimy tutaj. I sprzedajemy. Cena nadal w górę, patrzcie. Ekstra. Lecą 4 wozy pełne. Oj tak, dajcie. Dajcie pieniążki tatusiowi. Nowy soundtrack jest? Nigdy go nie kojarzyłem. Tego. O, jakie złoże! O mój Boże. Jakie to jest ogromne, dobra. Musimy od razu ulepszyć. Tu rośnie cena, tu spada prawdopodobnie. Tak. A, tu już się skończyło. Ale beznadzieja. Dobra, zróbmy tak, że czym prędzej puścimy sobie 2 chłopków. Myślę, że to będzie jeszcze gdzieś tutaj. Tu cena spada. Już tutaj możecie lecieć. Fajnie by było coś znaleźć, nie ukrywam. Ale to złoże jest naprawdę duże. Na tym możemy się obłowić. No, troszeczkę. Brudny Joe, troszeczkę. Mało brakowało. Dobra, od razu to pogrubiamy. Bez gadania. Jazda, jazda, jazda. Chłopaki tutaj szukają, no ale nie mogą niczego znaleźć. Ulepszymy sobie zbiornik. Jak będzie spadać poniżej 1, to już nie będziemy dawać. Będziemy odkładać. Tu leci w dół nadal. Okej, pieniążki fajnie wlatują nam na konto. Tu nie ma z tym akurat dużego problemu. Te chłopy nic nie znajdują, no są beznadziejni. Beznadziejni jesteście. Dobra, nie sprzedawaj. Ojojoj, konie, 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 konie. Szybko, szybko, szybko. Oj, dobrze. Kolejny koń. I kolejny zbiorniczek. I odstawiamy. Robkę. Coś jeszcze? No znajdziecie, chłopaki, coś? Chyba lipa. Chyba lipa.
4 miesiące nam zostały. 3. Okej, tu spada cena, tu pewnie rośnie. Nie, jeszcze spada. Dobra, trzymamy. Trzymamy to. Nawet zrobimy jeszcze jeden silos. W razie czego. Spokojnie, jestem dobrze przygotowany na to. Nie wiem, czy spuścić się tu jeszcze na dół. Nie wiem, ale fajne złoże na początku nam się trafiło. Jestem ciekaw, jak bardzo jest bogate to złoże. Możliwe, że tu jest dużo na dole, tylko moi ci radarowcy nie mogą tego odnaleźć. Okej. Ceny są beznadziejne. Mam nadzieję, że to się poprawi. 2,5 miesiąca nam zostało. No mam nadzieję, że do jedynki chociaż dobijemy. Chyba tak. Chyba prawa fabryka da radę. No na razie chowamy. Na razie chowamy to. Przechowujemy na najlepszą okazję. Ładnie wyglądają te silosy pełne nafty. Ropy naftowej. Zaraz wyczerpie nam się to. Może tak zrobimy? Coś znajdziemy tutaj? Fajnie by było coś jeszcze znaleźć. Oj, bo nam się wyleje. Jest, znaleźliśmy. Dobra. Dobra, dobra. Tu już powoli można sprzedawać. Tak mi się zdaje. Konie, konie. Do 90. Co jest? Będziesz spadać cenowo? Nie gadaj. Czemu stoisz? Puślimy tu parę koni. Dobra. No już powoli trzeba będzie to sprzedawać. No nie, spada cena. A tu? Tu wzrasta. Dobra, tu zróbmy tak. Jak to teraz tu działa? Tu wzrasta, bo nie zauważyłem. Tu spada. A tutaj? Tu stoi. Dobra, podpijmy tu, podpijmy. Podpniemy tutaj jeszcze. Okej, wylało nam się, ale chyba nie będziemy mieli. Ostatni miesiąc. Tragedia. Kupujemy max koni. I wszystkie tutaj. No nie, cena nam spada. Nie. Na obu rzadko tak się dzieje, że ma równy koszt, równą cenę i razem spada. No co za niefart. Żeśmy zdążyli chociaż to wszystko. Nie ma więcej koni. O nie, czy chyba... Zabłocki na mydle wyjdziemy na tym. Dobra, już nie zmieniajmy. 5000. Dawajcie koniki. Nie ma czasu. No, szkoda. Trochę się rozbrykałem. To ale może 10 kafli nabijemy? Czekajcie. Nabijemy 10 kafli? Chyba nie. Biedne takie złoże wam powiem. No nie nabiliśmy. 8 tysięcy? Dawaj jedź. Aj. Mamy grzywne. To ja nie wiem co ta dziewucha potrafi. Może, bo gramy teraz na normalnym poziomie trudności. Kiedy przejdzie się kampania na normalnym. Okej, tak, jesteśmy, czołujemy w rankingu, ale kiedy się przejdzie normalny tryb, to wtedy odblokuje się hard mode, nie? Reynor. Witaj, nazywam się trener Reynor. Dbam o konie, aby były one zdrowe i gotowe do pracy. Wpadnij do moich stajni, a może uda nam się pomóc sobie nawzajem. Okej, co u ciebie możemy? Rozmiar. Okej, można widzieć ile jest koni i więcej
Więcej koni można kupić. Zajebiście. Zobaczmy aukcję, jak to wygląda. My to mieliśmy. No nie mieliśmy najlepszej. Ale dobra. Mamy 17 tysięcy. Co by nam się przydało? Szczerze? No nie. Chociaż, kurczę, albo zrobimy tych kolesi, albo koniki. Rozmiar koni brzmi dobrze, nie? To odnogi jeszcze są fajne. Może faktycznie rozmiar? Może rozmiar? Jak myślicie? Ja sam do końca nie jestem przekonany. To odnoga mi kręci, ale... Ha, może tam odnogę faktycznie? Zróbmy tą odnogę. Idziemy do ratusza. Zobaczymy na finanse. Ogólnie to cały czas na plus wychodzimy. To nie jest źle. Zyski, nie? Zarobki, patrzcie jak ładnie. Wyciek. Jeden był tylko. Dostawa, cena. Patrzcie jaka sinusoida. O. No, czerwona jest lepsza, jak na razie widać z wykreśku. Dobra, lecimy od razu na aukcję. Szukamy dobrego pola. Ha, tu mi się wydaje, że może być ok. Mogą mnie przebić tu. No. Ja nie oddam tego. Nie mogę przebić, nie mam tylu pieniędzy. Ja cię. A walniemy sobie tu. Zobaczymy. Okej, okay, ona kupiła sobie rury dopiero, a my mamy już 3 ulepszenia łącznie, nie? Więc jesteśmy spoko ogólnie. Oni nie. Możemy iść kopać. I jazda. Dajemy sobie paru dupków. 3 najlepiej. Najlepiej będzie 3 dupków rzucić naraz i niech szukają. Niech szukają nam ropy. Chcemy mieć monopol na ropę, rozumiecie? Skurwysyny, szukajcie. Dokładnie tak. Bez obijania się. Noż, o, mamy chłopa. Spisał się, drugi się spisał. Robimy tak, od razu 3 konie i prawe walimy. Na prawo, bo jest spoko cena. No, jeszcze głębiej. To głęboko szukają. Dobra, od razu tak. O, znalazł kolejne. Dobra, więcej koni. I pędzą konie po betonie. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Chcę zagrać gruby szmal. Gruby szmal dla Jerzego. I tak, brudny Joe lubi pieniążki. A cena już nie jest taka zachwycająca. Tu wzrasta, możemy kupić zbiorniczek. No kupmy ten zbiornik na razie. Sprzedajmy tu już po jakiejś okazyjnej cenie, żebyśmy mieli na takie wydatki dzienne. Okej. No i powoli tu już możecie pakować. Zaraz nas będzie stać na kolejny szyb, walniemy tutaj, zrobimy 2 nogi. I to powinno załatwić sprawę, do czerwca znowu. Okej, czym prędzej walimy kolejne odwierty. W tą stronę. Dobra, za dolara mogę już posprzedawać to wszystko. O, mamy złoże. Wygląda na niezłe. A nie jest takie niezłe. I je przegapiłem. Brawo, Jerzy. O, super cena wzrosła. Walimy jak najszybciej.
Tu konika, bo się wyleje. Nie chcę płacić mandatu. Kaucji. No, 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 no. Szybko. Okej. Okay. Robimy więcej koni. Walimy tu wszystkich. Zajebista cena. I chciałbym tutaj znaleźć to. Nie mamy za dużo czasu, więc... Więc przydałoby się to zrobić szybko w miarę. Cena stoi. Bardzo dobrze, bardzo mnie to cieszy. Jest, faktycznie, no. Jest kolejne złoże. Robimy więcej koni, sprzedajemy, pogrubiamy. Oj, nie wiem, czy nie będzie wycieków przez to, co zrobiłem. No ale już nieważne. Cena spada, ale nadal jest bardzo dobra. To cały czas będzie chyba powyżej dolara, coś tak czuję, więc w porządku. Tu jeszcze będziemy kopać. Kupimy więcej koni, niech sprzedają w najlepszej cenie. Później chyba nie będzie już taki. Coś czuję, ale nie chcę złorzeczyć sobie. Dobra. Tu jak idzie? Tu spada. Wow. Trzeba będzie z tymi silosami pokombinować. Mamy jeszcze trochę czasu. Sprzedajmy. Tu schodzimy do 90, bo się boję, że później już będzie tylko gorzej. Tak jak ostatnio. Za dużo mieliśmy ropy po prostu. Nawet do 90 możemy zejść na spokojnie, nawet myślę 87. Później odstawiamy i czekamy. Po prawej stronie spada niestety i tu też będzie spadać. Dobra, do 80. 80 jeszcze jest dobrze. Kwiecień, maj, czerwiec. 3 miesiące. 75, czekamy. Dobra, nie sprzedajemy. Odstawiamy, czekamy teraz na wzrost ceny gdziekolwiek. A, jak zauważymy gdzieś tendencję wzrostową, wtedy wszystkie konie pędzą po betonie do tamtej fabryki. Tutaj? Nie, spada. No tu też cały czas spada. No nie jest najciekawiej. Ale patrzcie, ile już mam hajsu. 8000. 8,5 dokładnie. Więc to jest, no, mi się podoba. Mi się podoba. Tu już powinno wzrastać, coś tak czuję, cena. To nadal spada. No pokażcie, na co was stać. Pokażcie. Pokażcie, na co was stać. Szybko, Brudny Joe chce pieniędzy. Come on, come on. Jeden z drugim, tej. Pogonię was zaraz. Okej, tu już wzrasta. No, już wypadałoby... Kupujemy konie. Wypadałoby powoli... No... Sprzedawać. 75 i będziemy sprzedawać wszystko. Dobra, puszczę tyle koni. Okej, wszystko dajemy. Bo po prostu nie wyrobimy się. Musimy teraz obliczyć. Mamy 1,5 miesiąca. I mamy 3 galony pełne. 3 galoty. No będę miał galoty pełne, jak się nie uda to. Ale nie, cena idzie do góry. Okej, zrobiliśmy to bardzo, bardzo dobrze i sprawnie. To mnie cieszy. No. Tu jest, wydaje mi się, bardzo duże złoże i tutaj. Dlatego nie będę kopał, bo to po prostu są koszta niepotrzebne. I mam ostatni miesiąc, żeby 2,5 galonów sprzedać. Spada. Tu cena rośnie. Nie, tu rośnie też. Zajebiście, mamy to. Wow, prawie pod dolara. Patrzcie na ten licznik u góry. Panowie i panie, we got it. We got it, boys. We got it. Mamy to. A, satysfakcja. Pieniądze. O, spada. Chwila. Czyż... Nie, nie, nie.
Już sprzedajmy po prawej. Nie zdążymy tutaj wszystkich przekabacić, chociaż... Dajcie tu. Dawajcie tu, macie bliżej do tego. Oj, ale to było ryzykowne. I znowu wszystkiego nie sprzedamy, nie ma uja. Nie ma uja na Mariola, chyba. Przeciągnąłem wszystkich na lewą, bo jest bliżej silosów. Zobaczymy, dobijemy 20 koła? Czy dobijemy do 20 koła? Oj, chyba tak. Dawaj, dawaj, tysiaka jeszcze, dla tatusia. Tatuś jest głodny. Tatuś jest głodny, dawaj 20, dawaj 20. Dawaj, 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 dawaj. Tak, mamy to. Zysk, 20 tysięcy, panowie i panie. Boom. Zajebiście. No, zobaczmy. O, nie widzę was z góry, frajerzy. Nie widzę. O, cycka możecie mi podcyckać. Cześć, witaj w moim barze. Rozgość się i zapoznaj się z innymi. Mogą oni mieć dla ciebie kilka ciekawych ofert. Ej, kiedyś tego nie było, czy było? A nie, było, patrzcie. William. Daily menu. Czy niższe oprocentowanie brzmi interesująco? Daj mi trochę gotówki, a obniżę przyszłoroczne oprocentowanie o 10%. A, to jakbyśmy brali pożyczki, ale my nie bierzemy pożyczek, więc narwa. Teraz Barney. Ale dziwny kolej z wodogłowiem, dobra. Zmiany za trochę gotówki, w zamian za trochę gotówki mogę spojrzeć w inną stronę w przyszłym roku. Jeśli będziesz mieć wycieki ropy i zapomnieć o grzywnie. Aha, możemy przepłacić gościa, ale no nie wiem, na razie się trzymamy. Teraz najważniejsze jest zrobić dobre upgrade'y. Ale dobre upgrade'y zrobimy w następnym odcinku. Dzięki, że oglądaliście. A to był drugi odcinek Turmoila. Brunyczo dla was tutaj nakręcił. Na razie nie zaczęliśmy jeszcze najnowszego DLC, ale mam nadzieję, że dotrwamy jeszcze. Proszę, napiszcie mi, czy dobrze mnie słychać w stosunku do gry, czy słuchacie na słuchawkach, czy na głośnikach, czy na telefonach, bo jak patrzyłem na YouTubie, później odsłuchiwałem, to w słuchawkach jest ok, głośność, podoba mi się, ale na przykład na telefonie, no już tak trochę średnio, nie? Dlatego jakbyście mieli jakieś przemyślenia, co można poprawić, piszcie w komentarzach jak najbardziej. Jeżeli wam się podobało, zostawcie lajka, żebym zauważył to. No i co, zapraszam dalej do oglądania. Trzymajcie się ciepło i cześć.